Diagnoza nowotwór słyszy w Polsce codziennie kilka tysięcy osób. Rak kojarzy nam się z automatycznym wyrokiem śmierci, dlatego lekarze często muszą uspokajać i uświadamiać pacjentów, że nie zawsze tak jest. 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z rakiem. Już po raz 12 w krajowych Ośrodkach onkologicznych to dzień drzwi otwartych. W szpitalach można było skorzystać m.in. z bezpłatnych badań mammograficznych, konsultacji a także porad w zakresie profilaktyki i leczenia. Takie konsultacje odbyły się w 20 największych ośrodkach medycznych w Polsce, w tym również w Szczecinie, w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ulicy Strzałowskiej. Od godziny 9 do 13 centrum przyjmowało zainteresowanych badaniem, udzielano porad, rozdawano ulotki informacyjne. Profilaktyka jest bardzo ważna, dzięki niej co roku udaje się uratować kilka tysięcy osób. Statystyki niewątpliwie byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie irracjonalny lęk Polaków i Polek przed wizytą u lekarza. Niestety, im późniejsza diagnoza, tym mniej korzystna. Warto o tym pamiętać i regularnie uczęszczać na badania, dla własnego dobra.